Cześć, Adam Łukowski, witam Was na kanale MGSM. Dziś dawno niewidziany gość, HTC. A wizyta jest podwójnie ciekawa, bo to jest model budżetowy. Nowy HTC Desire 12. Budżetowy jak na HTC. Telefon w wolnej sprzedaży wyceniono u nas na 750 zł. Dokładnie 749. Zobaczmy, czego możemy się spodziewać za te pieniądze. Oczywiście zaczniemy od przejrzenia zestawu, obejrzymy telefon, no a potem opowiem Wam, co o nim sądzę po kilkunastodniowej eksploatacji. Zapraszam. Zaczniemy oczywiście od rozpakowania zestawu i przejrzenia, cóż on zawiera. Naturalnie na dzień dobry mamy w opakowaniu telefon. Telefon obejrzymy oczywiście za momencik. Pod tacką z telefonem mamy trochę makulaturki, czyli karty gwarancyjne, instrukcji i tak dalej. Jest igła do otwierania gniazda, a poniżej znajdziemy komplet. No w zasadzie taki standardowy. Przewód USB, zakończony wtykiem mikro, dodam, tu ciekawostka, mamy mikro USB w tym smartfonie. Proste, bardzo proste słuchaweczki i zasilacz. Zasilacz 1-amperowy. Popatrzmy jeszcze szybko na rozmieszczenie poszczególnych elementów. Przód bez zaskoczenia. Ekran 18:9 zakryty wypukłym szkiełkiem. Pod ekranem dość spora, niestety niezagospodarowana przestrzeń, bo przyciski systemowe, jak już widzieliśmy, są na ekranie. Nad ekranem diodka powiadomień, kamera przednia, głośnik, no i gdzieś tutaj jeszcze zamaskowano czujniki zbliżenia czy światła. Na prawym boku przyciski, standardowo położone, tutaj żadnych rewolucji nie ma. Włącznik, nad nim przyciski głośności. Dobre, wyczuwalne, pracują tak jak należy, do nich absolutnie nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Tył w zasadzie całkowicie gładki, zdobi go tylko logo, no i tutaj przecina lekko wystający aparat fotograficzny, a obok niego dioda. No niestety, aparat jak widzicie nieco wystaje, no i telefon będzie się na nim opierał. No i tu po raz pierwszy doradzę Wam zakup pokrowca na ten smartfon, chociażby takiego najprostszego silikonowego. Wszystkie złącza zgrupowano na dole. Mamy tutaj standardowe micro USB, mamy mini jacka, jest też oczywiście otworek mikrofonu, a po przeciwnej stronie złącza USB pojedynczy głośnik. Góra telefonu całkowicie gładka. Natomiast na lewy bok powędrowała szufladka na karty. Co bardzo ważne, szufladka ta nie jest hybrydowa. Mamy tutaj dwa osobne gniazdka na karty nano SIM i dodatkowe miejsce na kartę pamięci microSD. Zatem w tym momencie nie musimy już decydować, czy chcemy mieć dual SIM, czy rozbudowywać pamięć. Możemy mieć jedno i drugie i to jest spora zaleta tego modelu. Jak zatem widzicie, konstrukcja telefonu jest dość klasyczna, ale na szczęście wszystko jest dobrze zmontowane, nic tu nie trzeszczy, nie ma żadnych szczelin, rzecz wygląda po prostu porządnie. HTC Desire 12 ma 5,5-calowy ekran o rozdzielczości HD+, czyli 720x1440 pikseli, czyli mamy tutaj proporcje 18:9. Suma zagęszczenia pikseli na tym ekranie to 293 ppi. Sercem smartfonu jest czterordzeniowy procesor MediaTek MT6739 z taktowaniem 1,5 GHz i układem graficznym PowerVR GE800 taktowanym 570 MHz. Układ ten jest wspierany przez 3 GB pamięci operacyjnej w przypadku testowanego modelu, ale jest jeszcze wariant z pamięcią 2 GB. Nasz egzemplarz ma 32 GB pamięci wewnętrznej, czyli realnie 23 GB. Natomiast dla porządku wspominam, że jest jeszcze wariant 16 GB. Pamięć oczywiście można rozbudowywać kartą microSD. Zasilanie zapewnia akumulator o pojemności 2730 mAh. T
tylny aparat fotograficzny ma 13 megapikseli i obiektyw o przysłonie 2,2, natomiast przedni aparat jest 5-megapikselowy i ma obiektyw 2,4. Desire 12 obsługuje oczywiście LTE, ma dwuzakresowe Wi-Fi i Bluetooth 4.2. Nie ma natomiast NFC, no i nie ma też niestety czytnika linii papilarnych. A takie oto aplikacje producent serwuje nam na start. W zasadzie nie ma tutaj niczego zbędnego, bo poza pakietem od Google mamy na przykład społecznościówki, które w większości i tak instalujemy. Mamy również narzędzia, ale to są rzeczy, które po prostu i tak byśmy pobrali ze sklepu, i tak byśmy mieli w swoim smartfonie. Nie ma tutaj takich ewidentnych śmieci, które po prostu musielibyśmy odinstalowywać przy pierwszym uruchomieniu telefonu, które by nam zdecydowanie przeszkadzały. Zerknijmy jeszcze, co kryje się w multimediach. Proszę bardzo, jest Radio FM. No jest News i Public, to jest taki ponadstandardowy agregator newsów, ale myślę, że można się go pozbyć. No niestety, jak widzimy, nie da się tego odinstalować, można to tylko wyłączyć. Są też Hangoutsy, z których nie wszyscy korzystają, ale reszta to są już takie aplikacje typowo użytkowe, które ciężko uznać za zbędne. Fabryczny pakiet aplikacji, jak widzimy, zabiera nam nieco ponad 6 GB z 32-gigowej pamięci wewnętrznej, czyli tak sumarycznie mamy około 23 GB na starcie do dyspozycji. Wiecie już, jak wygląda, wiecie już, jaką ma specyfikację, no to teraz pora, byście dowiedzieli się, jak wygląda jego użytkowanie i czy w ogóle warto się tym telefonem zainteresować. Miało być niedrogo, a wygląda całkiem, prawda? No wygląda. Tyle, że ta obudowa jest zrobiona z tworzywa. Ale czy to jest wada? Wiecie co? No, nie wydaje mi się. Rzecz wygląda naprawdę ładnie. Mnie ten smartfon strasznie się podoba. Oczywiście to jest kwestia gustu. Ale no przyznacie, że jest to rzecz niebrzydka i ciekawostka. On się wydaje niebieski, prawda? A to jest kolor czarny według HTC. No ale dobra, nie sprzeczajmy się o nazewnictwo kolorów. Co o tej budowie mógłbym jeszcze powiedzieć ciepłego? Poza tym, że dobrze wygląda, jest dobrze zrobiona. Telefon jest spasowany jak należy, nie trzeszczy, dobrze leży w ręku, bardzo dobrze wręcz, jest strasznie poręczny. Fajnie wyprofilowany i idealnie wpasowuje się w dłoń, jest lekki. No ale niestety są też pewne minusy. Tył trochę się brudzi. Powiem Wam szczerze, nawet nie tak strasznie jak się spodziewałem. Myślałem, że będzie dużo gorzej, jest całkiem nieźle, zresztą popatrzcie. No, trochę widać, ale nie jakoś tam strasznie. Natomiast problemem są rysy. Popatrzcie. Ja ten telefon mam niecałe 2 tygodnie. A już zdążył się zarysować. No i no, to jest niestety spory minus. I musicie pamiętać, że jak go kupicie, to warto od razu z telefonem nabyć pokrowiec. Bez pokrowca, no to cóż, taki ładny nie będzie zbyt długo. Wyciera się, podpowiadam, szczególnie w tym rejonie, bo tu od góry, jak go odkłożymy na płaską powierzchnię, to oprze się na aparacie. Też nie za fajnie, ale aparat akurat jest dosyć odporny na zarysowania, ale no tutaj ta dolna część to już tak niekoniecznie. Wyświetlacz. Moi drodzy, jest całkiem niezły. 5,5 cala HD+. No w sumie nic wielkiego, ale pamiętajmy, że poruszamy się w strefie jeszcze tych, powiedzmy, relatywnie tanich telefonów i tutaj taka rozdzielczość nie razi. Jeżeli chodzi o dodatki, no to cóż, wiele nie mam. Jest MiraVision, czyli ta taka dodatkowa apka, którą spotykamy w telefonach z procesorami MediaTek, bo taki tutaj też mamy. Apka pozwala w pewnym stopniu dostosować balans kolorów do naszych potrzeb i upodobań. No i tu jeszcze jest nawet filtr tego szkodliwego światła niebieskiego, które przeszkadza nam przed snem. Niestety tego filtra nie da się sterować automatycznie, czyli możemy go ręcznie włączyć, ręcznie wyłączyć, ale nie ma tak jak w niektórych telefonach harmonogramu przełączania się tego filtra, że na przykład codziennie o 23 nam się włączy, a o 6 rano wyłączy. No szkoda, tego elementu powiem szczerze,
Bardzo mi brakuje, ale reszta jest w porządku. Ekran działa prawidłowo, dotyk działa prawidłowo. Tutaj no w zasadzie nie mam na co narzekać. Interfejs. No cóż, po dawnym, mocno rozbudowanym interfejsie Sense zostało tu niewiele. W zasadzie ja bym zaryzykował twierdzenie, że w tej chwili interfejsowi HTC Sense jest bardzo blisko do czystego, surowego interfejsu Androida, czyli takiego bez żadnych nakładek, prawie że jak Android One. Prawie, no bo oczywiście ślady producenta tutaj są. W ustawieniach wiele nie cudowano, bo dołożono tylko Dura Speed, czyli przyspieszenie uruchamiania wybranych aplikacji. Dołożono również podmenu pozwalające zarządzać, które apki mają się skalować do rozciągniętego ekranu, które nie. No oczywiście opcje Dual SIM i wspomniany już MiraVision. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dodatki w ustawieniach. Niestety jednego zabrakło. Możliwości zmiany układu przycisków na dolnym pasku. Dlaczego? Musieli zapomnieć, bo to aż się prosi. Zasobnik aplikacji wygląda tradycyjnie, ale jest dużo bardziej funkcjonalny niż ten standardowy w Androidzie, bo możemy sobie chociażby tworzyć foldery, ale też szeregować wszystkie ikony według częstotliwości ich użytkowania, albo alfabetycznie, albo dokładnie tak jak chcemy, czyli zupełnie dowolnie. Możemy jeszcze sobie zmienić siatkę ikon. Do tego HTC dokłada kilka fajnych widżetów, jak chociażby chyba już niemal kultowy dla fanów HTC zegar klapkowy. Tak jak już widzieliście, dodano kilka takich czysto użytkowych apek, z których ja osobiście najbardziej wyróżniłbym Boost Plus, czyli aplikację do zarządzania, do konserwacji systemu. No i w zasadzie tyle. No i na koniec muszę jeszcze raz pochwalić HTC za to, że nie ładuje śmieciowych aplikacji. Daje tylko te, które i tak byśmy pobrali, albo takie, które są raczej nam przydatne, raczej będą potrzebne. I fajne jest to, że nie musimy na początku na dzień dobry telefonu czyścić ze śmieci. Na wydajność i płynność działania też jakoś strasznie specjalnie narzekać nie powinienem. No dobra, słuchajcie, nie jest to demon prędkości. Zapomnijcie. To jest taki telefon, powiedzmy, do podstawowych zastosowań, do takich, jakich mniej więcej oczekujemy od urządzenia za 7,5 stówki. Czyli można już coś na nim porobić, ale tak bez przesady. Powiem szczerze, zauważyłem kilka razy, telefon się lekko przycinał, tak? Nie jakoś strasznie, ale to było widać. No, podczas normalnego użytkowania, czy przewijania interfejsu, czy przyłączenia się między aplikacjami, zdarza mu się zamyśleć. Nie jest to jakoś strasznie irytujące, bo słuchajcie, no tu są 3 giga RAM-u, to powinno całkiem dobrze chodzić. No i chodzi całkiem dobrze, nie rewelacyjnie, ale mniej więcej tak, jakbym się spodziewał od telefonu w tej cenie, więc nie będę tu jakoś strasznie krytykował, wybrzydzał, chociaż no, jeżeli zakładacie, że musicie mieć super płynny telefon i będziecie grać w gry, no to musicie trochę więcej kasy wyłożyć i kupić coś mocniejszego. Ale jeżeli chodzi o obsługę podstawowych aplikacji, no to jest zupełnie spoko. Miejsca na dane wystarczy, bo mamy niecałe 30 GB z 32 pamięci wewnętrznej. Mamy osobne gniazdko na kartę microSD do 256 GB, więc jeżeli chodzi o miejsce do przechowywania plików, jest całkiem spoko. Telefon się nie nagrzewa podczas działania. Trochę się tu robi cieplejsze, ale to no wyczujecie palcem, ale to nie jest tak, żeby to była ciepłota dokuczliwa. Ogólnie jest zupełnie przyzwoicie jak na tą klasę telefonów. Akumulator no jest mniej więcej taki jak wydajność. W miarę nic wielkiego, ale może być. W praktyce około 2 dni pracy przy takim zbalansowanym użytkowaniu, ale mniej niż bardziej 2 dni. Jeżeli jesteście mocno oszczędnymi użytkownikami, pobawicie się tą aplikacją, którą mamy tu w systemie wbudowaną, która będzie ubijała zbędne apki w tle, no to tak 2,5 dnia pochodzi. Ale jeżeli będziecie intensywniej korzystali, no to jeden dzień i to jest max, co pociągnie. W praktyce 5 godzin na podświetlonym ekranie działa. Oczywiście zależnie od tego, co dzieje się w tle, ale tak uśredniając dosyć mocno, ja nie lubię tego wskaźnika, bo on jest moim zdaniem mało wymierny. Wolę Wam powiedzieć, jak to w praktyce wygląda. W praktyce, no tak jak w większości smartfonów z tego roku, już się ten czas pracy do tych 2 dni, powiedzmy, wydłużył, ale więcej, no więcej na razie nie będzie, nie oczekujcie. Ładowanie poprzez standardowe micro USB, standardową ładowarką.
około godziny 40 minut. Tak, też uśredniam trochę ten czas, bo nie zawsze miałem telefon rozładowany do zera, ale tak ze stoperem mierząc, to mniej więcej tam było godzina 40 parę minut. Także jest całkiem przyzwoicie jak na telefon w takiej cenie. Nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o komunikacyjną stronę telefonu. Dyslexia 12 nie ma problemów z utrzymywaniem zasięgu. Bezproblemowo współpracuje z routerami, przynajmniej z tymi, które miałem do dyspozycji, i 2, i 4, i 5 giga bez problemu chodzi. Jest Bluetooth, co prawda nie ten najnowszy 5.0, ale z akcesoriami działa bezproblemowo. No, nie ma niestety NFC, smuteczek, ale są za to dwa osobne gniazdka niehybrydowe, zaznaczam, na karty nano SIM, czyli mamy dual SIM, oprócz tego możemy wsadzić pamięć, ja to podkreślam, bo kurczę, no to mi się strasznie podoba, to jest rzadkość w tej chwili wśród smartfonów. No i chciałbym częściej takie telefony widzieć. Jakość połączeń głosowych jest jak najbardziej prawidłowa, jest po prostu dobra, tutaj nie ma na co narzekać. Głośnik zewnętrzny, czyli ten głośno mówiący, nazwijmy to, do rozmów również świetnie się nadaje. Do słuchania muzyki już niekoniecznie, ale do rozmawiania jak najbardziej. Obsługa dual SIM jest prosta, wygląda zupełnie standardowo, wkładamy dwie karty, przypisujemy każdej albo domyślne działanie, albo za każdym razem wybieramy, której chcemy użyć. Każdą sobie możemy nazwać, oznaczyć kolorkiem. No tak jak w każdym dual SIM-ie, to już chyba doskonale wiecie. A ci, którzy nie wiedzą, no to nie będą naprawdę mieli problemu z załapaniem, o co tutaj chodzi. Jeżeli chodzi o GPS, bezproblemowo Bluetooth, co prawda nie piątka, tylko starsza wersja, ale też bezproblemowo działa. No, nie ma na co narzekać. Jeżeli już przy dźwięku jesteśmy, jest mini jack, hura. W zestawie są słuchawki niezbyt rewelacyjne, trochę toporne, mało wygodne i tak sobie grające. No, ale dobra, jakieś tam są. Jeżeli podłączymy jakieś lepsze słuchawki, to muzyki jak najbardziej da się posłuchać. Mamy tutaj, co prawda, w roli domyślnego odtwarzacza tą standardową aplikację od Google, której prawdę mówiąc ja osobiście nie lubię, no ale Wam może odpowiadać. W każdym razie daje się muzyki posłuchać na przyzwoitych słuchawkach, gra przyzwoicie. Wspomnę jeszcze, że jest radio FM i to z możliwością nagrywania audycji. No i naturalnie mamy tutaj dyktafon. To tyle, jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, kwestie multimedialne. No ale jak już jesteśmy przy multimediach, to nie możemy zapomnieć o aparacie fotograficznym. Dwa pojedyncze aparaty, 13 mega z tyłu, 5 mega z przodu, czyli no standardem zawiało, prawda? To jest bardzo często spotykany zestaw. Piątka z przodu, 13 z tyłu. W bardzo wielu telefonach mamy. No i mamy też Desire 12. Jak to działa? Wiecie co? Jeżeli chodzi o zdjęcia w dzień, jak najbardziej ok. Tutaj w zasadzie większych zastrzeżeń nie można mieć. I z przodu, i z tyłu są fotki zupełnie dobre. No, unikajcie raczej cyfrowego zoomu, ale poza tym pstrykajcie ile wlezie, bo zdjęcia są dość przyzwoite, nawet bym powiedział, że bardziej w stronę tych, powiedzmy, lepszych się kierują, jeżeli chodzi oczywiście w odniesieniu do klasy telefonu. Natomiast zdjęcia nocne, no również tak samo charakterystycznie dla tej klasy telefonów, nie są nadzwyczajne, są oczywiście lepsze niż w tych najtańszych smartfonach, ale jeszcze do takiego poziomu, który można było nazwać dobrym, brakuje. Widać sporo szumów, spada ilość detali, spada nasycenie barw. No im ciemniej, tym gorzej. W nocy to w ogóle sobie odpuśćcie, no, chyba że z bliska coś fotografujecie z użyciem diodki. No to można. Zdjęcia w pomieszczeniach, no również jak Cię mogę tutaj, albo się trzeba posiłkować sztucznym światłem i wtedy będzie w miarę przyzwoicie, albo diodką. No i tu uważajcie, bo dioda ochłodzi barwy. Ale to już chyba koniec mojego wybrzydzania na aparat fotograficzny. Teraz powybrzydzam na jakość filmów. Obraz jest w porządku. Tyłem nagrywamy w Full HD, frontem w HD, w formacie 3GP, prędkość około 25 klatek na sekundę. No mieści się to wszystko, powiedzmy, w normie dla telefonu za 750 zł. Jest natomiast problem z dźwiękiem. Desire 12 ma jeden mikrofon, tu na dole. I teraz popatrzcie, co się dzieje, kiedy chwycimy telefon tak, jak zwykle chwytamy podczas nagrywania filmów.
Gdzie jest mikrofon? Za dłonią. No i niestety przez to dźwięk jest stłumiony. Z kolei jak nagrywamy frontem, mikrofon mamy tutaj, robimy takie muszle z dłoni i też dźwięk będzie nagrany nienaturalnie. Niestety obrócenie telefonu i trzymanie go w tą stronę, by mikrofon znalazł się tutaj, nie zdaje egzaminu, bo interfejs się nie obraca i wtedy z kolei musimy palcem celować w drugą stronę. Także no, jedyne co pozostaje, posiłkować się klawiszem głośności w celu ruszenia nagrywania. No ale jest to już powiedzmy jakieś tam karkołomne rozwiązanie. Najprościej chyba po prostu do nagrywania filmów trzymaj telefon w ten sposób. Wtedy mikrofon jest niezasłonięty i dźwięk wtedy zapisuje się jak należy. Kiedy zapomnimy, no to niestety zrobi się taki paskudnie dudniący i to jest niefajne. Ale co ja wam będę opowiadał o tym? Ja wam po prostu to pokażę. Zwróćcie uwagę, jak rejestrowany jest dźwięk, kiedy trzymamy telefon tak, jak zwykle trzymamy każdy smartfon podczas filmowania. No i w tym przypadku zasłaniając mikrofon. Czas się powoli żegnać, no ale najpierw podsumujmy plusy i minusy, no i powiedzmy te średnie cechy tego telefonu. Może najpierw minusy. Brak NFC. Problem z dźwiękiem filma. Zależnie od tego, jak trzymamy telefon, na to trzeba uważać. Trzeba też uważać na łatwo rysujący się tył obudowy, a najlepiej po prostu od razu po zakupie tego telefonu zainwestować jeszcze tą dyszkę czy dwie w chociażby najprostszy silikonowy pokrowiec. Co jest średnie, czyli takie typowe dla tej klasy, nie wyróżniające się ani na plus, ani na minus. Wydajność. Akumulator. Aparaty fotograficzne, poza wspomnianym już problemem przy filmowaniu. Do takich średnich, niewyróżniających się na tle klasy cech tego telefonu zaliczyłbym jeszcze wyświetlacz. Zupełnie przyzwoity, nie ma za co ganić, no, chwalić też specjalnie nie ma za co, on po prostu jest i robi swoje i nie ma powodów do krytyki. Ale czas na plusy. Przede wszystkim cena. No i pochodzenie telefonu, bo moim zdaniem te dwie cechy trzeba ze sobą połączyć. 7,5 stówy za taki smartfon, no trzeba by było zrobić wyraźną i jasną kalkulację, bo z jednej strony mamy kilka mankamentów, niedociągnięć, z drugiej mamy chociażby na przykład 3 giga RAM i 32 giga pamięci, co w tych najtańszych telefonach nie zawsze jest oczywistym. No i mamy też logo na plecach, HTC. Znana, uznana marka, no teraz powiedzmy ma trudny okres, ale pamiętajmy o zasługach HTC dla rozwoju smartfonów. No, jest to marka, której znaczenia nie da się tutaj zanegować, zatem powiedzmy szczerze, można trochę dopłacić za logo, bo za 750 zł możecie znaleźć może telefon, który niektórymi cechami będzie przewyższał Desire 12. Ale to nie będzie HTC. No i jeszcze design, wygląd tego telefonu. Dla mnie mocny punkt, bo urządzenie wygląda naprawdę ładnie. Naturalnie, nie musicie się ze mną zgadzać, to jest kwestia gustu. Mnie się podoba, fakt, no trochę szkoda, że ten tył jest z tworzywa i że się dość łatwo rysuje, no ale jeżeli będziecie dbali o telefon, będzie naprawdę wyglądał znakomicie, bo prezentuje się zacnie i wygląda na droższy niż jest. No i to tylko jest poręczny. Tu wszystko jest na miejscu. Przyciski pod ręką, obudowa fajnie leży w dłoni, telefon jest dobrze wyważony. Tutaj nie ma na co narzekać. Sumarycznie jest zupełnie dobrze. Możecie sobie kupić taki telefon, jeżeli chcecie coś markowego, a z jakiegoś tam powodu Xiaomi, dajmy na to, do Was nie trafia, nie mówiąc już o innych, jeszcze mniej znamienitych markach. Czy ja rekomenduję, czy ja polecam ten telefon? Jeżeli jesteście fanami HTC, a nie chcecie wydać zbyt wiele, to tak. Jeżeli operator zaproponuje Wam go w rozsądnej taryfie, również polecam. Generalnie, jeżeli nie chcecie wydać zbyt wiele, a chcielibyście mieć telefon, który świetnie wygląda, no i ma znamienite logo, to również kupujcie. Ale pamiętajcie o tym, że kiedy kupujecie telefon za 750 zł, musicie iść na pewne kompromisy i są one nieuniknione.
Jakie kompromisy czekają Was w przypadku Desire 12? No to już Wam powiedziałem. Teraz proponuję, abyście sobie wybrali jeszcze kilku konkurentów w podobnej cenie, zestawili wszystkie plusy i minusy, no i wybrali taki model, w którym tych kompromisów będzie najmniej. Ale jest jeszcze jedna możliwość. Jeżeli spojrzeliście na Desire 12 i zakochaliście się w jego wyglądzie, no po prostu lećcie do sklepu i w ogóle zapomnijcie o wszystkich recenzjach. Po prostu kupcie sobie telefon, który będzie Was cieszył swoim wyglądem. I już. Ale zanim uciekniecie, to pora się pożegnać. Cześć, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach.